Po odebraniu ziobro kontroli nad prokuraturą trzeba też ostro wziąć się za finanse Solidarnej Polski. Ja jestem Donald Tusk i od moich poprzedników różnię się tym, że oszukałem miliony Polaków. Można by pomyśleć, Zabawa, no właśnie, czy aby na pewno z tym pytaniem zwracam się do gościa Diginomi Grzegorz Lindenberg, socjolog, dziennikarz, autor książki Ludzkość poprawiona książki O AI. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się panu podoba ta zabawa polskich polityków ze sztuczną inteligencją? No, na szczęście to na razie jest zabawa tylko. I wiadomo, że to jest sztuczna inteligencja, wiadomo, że to nie jest na razie nic groźnego. Ale nie było wiadomo od początku, platforma tego nie napisała, nie pokazała, tak. że to jest wygenerowany głos przez AI. Tak, i to jest niezgodne z y, y, przepisami Unii Europejskiej, które będą będą obowiązywać od końca roku dotyczących sztucznej inteligencji, które wymagają tego, że treści tworzone przez sztuczną inteligencję powinny być oznaczane odpowiednio. Co to może powodować u odbiorców? Znaczy niemożność odróżnienia treści fałszywych od prawdziwych, tego co ludzie naprawdę powiedzieli, czy co naprawdę zrobili od tego, co zostało, im, co zostało ludziom pokazane, że politycy powiedzmy zrobili czy powiedzieli, no powoduje, że ludzie przestają mieć zaufanie do tego, co widzą i słyszą. Bez tego nie jest możliwe prowadzenie kampanii wyborczej, nie jest możliwe rządzenie w demokratycznym kraju. Deepfake to jest coś takiego, że jest coś całkowicie fałszywego, co udaje prawdziwe. To znaczy, nie chodzi o, o formę, tylko o treść, czyli wypowiedź, której nie było co do zawartości. Czy zachowanie, którego nie było, bo to może być oczywiście jakiś czyn. Póki to jest na poziomie słów, które ktoś wypowiedział, tylko jakby zrobiony jest z tego głos. To nie jest jeszcze tak naprawdę problem. Kiedy zacznie się problem? Problem zacznie się wtedy, kiedy to będzie nieprawda. To znaczy, kiedy, kiedy dowiemy się, nagle usłyszymy, że prezes Kaczyński mówi do kogoś, mam w dupie Ukrainę. Póki nas nie przeproszą, nie dostaną ani jednego transportera opancerzonego więcej. Albo Donald Tusk, który mówi: Wczoraj dostałem takie polecenie od Webera, żeby zrobić to i tamto. Coś, co jest wymyślone, a wygląda i brzmi tak, jakby dana osoba to powiedziała. Jak daleko od tego jesteśmy? Myślę, że w sumie na szczęście dosyć daleko, ponieważ dosyć łatwo jest jednak stwierdzić, że to jest nieprawda. Znaczy, wy wykryć, że to jest nieprawda. Strona, która by taki deepfake zrobiła, pewnie poniosła więcej strat niż odniosła korzyści. Ponieważ no to, że próbuje coś fałszywego, Yy, Próbuje skompromitować przeciwników przez kłamstwo, wyraźne kłamstwo, może się obrócić przeciwko tym, którzy to kłamstwo próbują rozpowszechniać. Ale są dwa, dwa zastrzeżenia, muszę zrobić. Jeżeli stworzyć bardzo przekonującego deepfake'a i potem się okaże jednak i będzie wszyscy będą wiedzieli, że to jest deepfake, to pani nie zapomni tego, co pani usłyszała. Niby pani będzie wiedziała, ale gdzieś to w głowie powstaje, że to jednak Tusk kto powiedział. No, nie powiedział, no ale powiedział. No. Znaczy, że to nie da się czegoś odzobaczyć i nie da się czegoś odsłyszeć. Nawet jeżeli wiem, to gdzieś tam zostaje. Więc to jest jedna rzecz. Druga i to jest w tej chwili, myślę, najgroźniejsze, że tego typu narzędziami będą się posługiwać kraje obce. Znaczy, przede wszystkim, jeżeli u nas o nas chodzi, Rosja. Niekoniecznie do tego, żeby y, któraś strona wygrała wybory, chociaż może, nie wiem, żeby jakaś partia zdobyła popularność. Głównie do tego, żeby się ludzie żarli ze sobą, żeby y, debata była y, kompletnie się rozpadała. To znaczy, że. Ludzie się zaczną. Czy politycy będą się jeszcze bardziej oskarżać, będą się jeszcze bardziej nakręcać, ludzie będą mieć coraz większe zamieszanie w głowie, coraz mniej będą rozumieć z tego, co się dzieje, kto co powiedział, kto jest, co jest prawdziwe. Czyli znaczy, to jest genialne narzędzie, te deepfakes są genialnym narzędziem, które mogą stosować mocarstwa obce, które chcą się mieszać w sprawy danego kraju. W sprawie Polski, ale no w sprawie oczywiście Stanów Zjednoczonych to pewnie bardziej Chińczycy, ale Rosjanie pewnie również. I tutaj żadne istniejące przepisy nic nam specjalnie nie pomogą, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby Rosja tworząc deepfake'i propagandowe, które mają rozpieprzyć kampanię w Polsce, dawała taki napis to jest treść stworzona przez sztuczną inteligencję. To co, jesteśmy zupełnie bezbronni wobec tego? Jedyne co mi przychodzi do głowy w tej chwili, przed, na, jak się możemy bronić, to wykrywanie te, tego, to znaczy y, jak najszybsze wykrywanie tego i blokowanie takich treści przez media społecznościowe, które to rozpowszechniają. No bo to oczywiście, się rozpo, to, to deepfake to jest jedno, ale drugie trzeba to jakoś rozpowszechnić, prawda? Kiedyś ulotkę trzeba było, trzeba było gdzieś powiesić, roz, y, y, rozdać i tak dalej. W tej chwili to się wiesza w mediach społecznościowych. Gdzie, gdzieś tam się komuś przekazuje i to jest przekazywane dalej. Media społecznościowe są w stanie takie treści blokować. Pytanie, czy będą chciały, bo jak są skonstruowane algorytmy w mediach społecznościowych? No też tak, żeby podsycać i wyłapywać rzeczy sensacyjne. Tak, ale mogą być zmuszone do tego prawnie i właściwie już w tej chwili powinny coś takiego robić. Jak pan patrzy na świadomość e, polskich odbiorców, Polaków? Na ile jesteśmy świadomi, że jesteśmy poddawani manipulacjom? Yy, że właśnie, że jest sztuczna inteligencja, boty, trolle, a na ile bezbronni i jednak nieświadomi? Myślę, że generalnie jesteśmy nieświadomi. To, że jesteśmy w tej chwili nieświadomi, to, mi, yy, to, to mnie nie niepokoi bardzo. To znaczy jeszcze, w, przynajmniej w Polsce, zasięg tego, tych troli, powiedzmy, różnych fałszywych kont, z których roz, są rozpowszechniane informacje, on nie jest bardzo duży w takim sensie, że to nie, nie są te, masowo treści rozpowszechniane, które do, do, docierają do mnóstwa ludzi. Niebezpieczeństwo według mnie polega na tym, że ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że to będzie bardzo niebezpieczne bardzo niedługo, bo to są treści, czy będą treści, które będą nie do, w zasadzie nie do odróżnienia od treści prawdziwych, bo myślę o tym, że będzie można je rozpoznać po tym, że będą pochodzić ze źródeł, które, które nie są bardzo godne zaufania, ale większość ludzi nie ma chyba żadnego. Kryterium od, odróżniania źródeł godnych zaufania od y, źródeł przypadkowych, to wszystko jest taka masa na zasadzie w internecie, powiedzieli, albo było na Facebooku, y, y, albo na Twitterze, widziałem na Twitterze. To nie jest takie, jeszcze też myślę, straszne, ponie, ponieważ ja mam w ogóle taką teorię, czy taką koncepcję, przekonanie, że ludzie się uczą w momentach kryzysu. Czyli jak po, pojawi się y, jakiś deepfake, na który się ludzie nabiorą, albo informacja, Jakaś, która będzie kompletnie fałszywa, na którą się ludzie nabiorą i się z tego zrobi wielki skandal, i wszyscy o tym będą wiedzieli, wtedy ludzie jakby zaczną podchodzić ostrożnie do tego, co widzą, co, 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 co widzą, czy słyszą. Jak to wróży w ogóle demokracji? To, że my nie wiemy, co jest prawdą. Jeżeli nie znajdziemy sposobu na to, czy sposobów na to, żeby to skutecznie, szybko eliminować fałszywe wiadomości, wystąpienia, Przemówienia, działania, które wyglądają jak prawdziwe, a są fałszywe, kompromitują polityków, kładają im w usta rzeczy, które są, których oni nigdy nie powiedzieli, powodują, że coś ci politycy robią, czego nigdy nie robili. Jeżeli nie znajdziemy sposobu na eliminowanie fake newsów, skutecznego sposobu, to nie będzie demokracji. Nie ma demokracji bez debaty. Nie ma debaty, jeżeli nie wiadomo, co jest prawdą, a co jest nieprawdą. To jest bardzo prosty mechanizm. Przetrwają dyktatury, które mogą skutecznie eliminować fake newsy. W systemie dyktatorskim można mieć pełną, czy prawie pełną kontrolę nad tym, co się w mediach rozpowszechnia, czy w internecie, co się rozpowszechnia, prawda? Chiny są tego bardzo dobrym przykładem. Pięć lat temu napisał pan książkę, ,,Ludzkość poprawiona", ale to było też jeszcze przed czatem GPT, dzisiaj. Jak pan patrzy na rozwój sztucznej inteligencji, to jest pan, no właśnie, jest pan jakby bardziej pesymistą czy bardziej optymistą? Dzisiaj jestem bardziej pesymistą. Za tym rozwojem niespecjalnie nadążają nasze metody radzenia sobie z negatywnymi skutkami tego rozwoju, chociażby właśnie z, z fake newsami. Co nie znaczy, że że nie, nie damy sobie z nimi rady, być może sobie z nimi damy radę, jeżeli, jeżeli rzeczywiście zdecydujemy, że to jest bardzo poważne zagrożenie. Natomiast no, widać bardzo wyraźnie, że czasu na to, żeby sobie poradzić i z tymi zagrożeniami, które są zagrożeniami, można powiedzieć, katastrofalnymi, i z takim podstawowym zagrożeniem, że tworzymy byt, który jest od nas. Czy będzie od nas inteligentniejszy i to inteligentniejszy w sposób wielokrotny? Nie, nie wiadomo, czy sobie z tym poradzimy, czy taki byt, co taki byt z, zrobi, jak, czy jak będą wyglądać jego stosunki z nami. Natomiast cały czas jestem optymistą, jeśli chodzi o potencjał. Dobrych rzeczy, które sztuczna inteligencja może nam, nam przynieść. Podstawowa rzecz, którą ja widzę tutaj, to jest y, y, przyspieszenie czy rozwiązanie rozmaitych problemów i naukowych, i praktycznych. No, chociażby takiego problemu, jak w jaki sposób skutecznie sekwestrować, czyli pobierać z atmosfery dwutlenek węgla, y, który y, powoduje globalne ocieplenie. Prawda? Nie bardzo sobie potrafimy z tym poradzić, są rozmaite. Pomysły na ogół drogie i na ogół bardzo trudne. Być może sztuczna inteligencja nam w tym pomoże i w rozmaitych takich rzeczach, z którymi mamy ogromne problemy. Myślę, że, że już nam pomaga tam znajdować rozmaite. Jest tam ileś lekarstw, które zostały przez sztuczną inteligencję stworzone i na pewno będzie ich więcej. Więc jakby przyspieszenie prac naukowych, odkryć rozmaitych wynalazków to jest taki podstawowy, dobry element, do, do, korzyść z tej sztucznej inteligencji, którą mamy i będziemy mieć w coraz większym stopniu. No więc, jeżeli sobie z negatywnymi rzeczami poradzimy, to o, o, dzięki sztucznej inteligencji otwiera się przed nami taki okres absolutnie utopijny to znaczy takiego eliminacji chorób, przedłużenia życia, dobrobytu. Głównie obawa moja wynika z tego, że Stworzy, tworzymy byt, który, na którego stworzenie nie jesteśmy przygotowani ani mentalnie, ani no, można powiedzieć technologicznie. To znaczy nie wiemy, jak ten byt ograniczać, jak go kontrolować. Coś, co jest od nas, od nas znacznie bardziej inteligentne, a wszystko wskazuje na to, że, że coś takiego tworzymy. I to nie w perspektywie wnucząt naszych, czy prawnucząt, tylko w perspektywie naszego życia, no, w ciągu najbliższych dosłownie lat. A w polskiej debacie publicznej temat prawie nie istnieje. E, Pana zdaniem, dlaczego i jakie ma na tego skutki? To nie jest coś, co dotyczyłoby, co dotykałoby życia, w istotny sposób życia Znacznej części ludzi. Jeszcze to jest na razie ciekawostka, jakaś pomoc raczej w pracy, niż coś, co powoduje, że ludzie są zwolniani z pracy. Czyli, krótko mówiąc, to nie jest problemem. W debacie publicznej są rzeczy, które wydają się problematyczne. No i też Polska nie jest żadnym Żadnym istotnym graczem, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję. Cała Unia Europejska jest mało istotnym graczem w tej chwili. Myślę, że ta, do debaty o sztucznej inteligencji dojdzie w momencie, kiedy to zacznie być rzeczywiście jakimś problemem. Na przykład ludzie zaczną być zwalniani z pracy w jakiejś dziedzinie, albo właśnie się okaże, że te deepfakes spowodowały jakieś zawirowania polityczne. Już ktoś został skompromitowany, potem się okazuje, że został skompromitowany niesłusznie. W momencie, kiedy politycy zaczną być zagrożeni sztuczną inteligencją, to się stanie, myślę, tematem Tematy. kampanii, albo kiedy ludzie się poczują szukani. I to jest Pana zdaniem kwestia kilkudziesięciu, kilkunastu czy kilku lat? To jest kwestia kilku lat najdalej. Cała sztuczna inteligencja w dzisiejszej postaci, takie, znaczy w dzisiejszym sposobie robienia, ona ma 11 lat. Ten rozwój jest, jest błyskawiczny. Więc to jest kwestia według mnie następnych wyborów, a być może i tych wyborów, jeśli Rosjanie zdecydują, że chcą w nich poważnie namieszać. Myślę, że by, znaczy chcieć to oni pewnie chcą, tylko nie, nie wiem, czy mają tutaj na kogo postawić, żeby, żeby w tych wyborach namieszać. Jeśli będą mieszać, to pana zdaniem z pomocą AI? Wy, wyłącznie, wyłącznie w tej chwili, dlatego że to daje możliwości po prostu no, zrobienia dowolnej rzeczy głosu, filmu. Tak jak Załański, który wzywał do kapitulacji. Tak jak Załański, który wzywał do kapitulacji, dokładnie. Tak jak Trzaskowski, który myślał, że rozmawia z Kliczką. Tak. Tak, to dokładnie. Rosjanie, Pana zdaniem, stali za, tym. Tak, znaczy to, tak, tak, za, za, za tą rozmową. Tak, tak, za tą rozmową, tak, oczywiście. To, to wiadomo nawet kto, to był żart. No i to był żart, ale oczywiście, jak może się okazać, że to nie jest żart, tylko, tylko znacznie bardziej poważne rzeczy, prawda? Znaczy, w takiej rozmowie może się okazać, że Putin coś komuś obieca, prawda? Tylko to nie będzie. Tylko to nie będzie Putin, prawda? Tak, jak to Putin mówi, że kto będzie miał AI, będzie władcą świata, kto będzie rządził AI. Ja się z nim absolutnie zgadzam w tym. Dlatego mam nadzieję, że jednak to będą Amerykanie, a nie Chińczycy. Nie chciałbym żyć w świecie, którego władcami są Chińczycy, bo to będzie z, świat z najgorszych dystopii po prostu. Bardzo dziękuję. Grzegorz Lindenberg, socjolog. Dzieńku dziennikarz. Dziękuję bardzo.